Cześć, witam na życiu Herobrina i ja nie mam skina Herobrina na Xboxie, ale zamiast Herobrina to będzie, no, Steve będzie Herobrinem i uda, ja, no, udawajcie, że on ma białe oczy po prostu, no bo ja tak będę udawać, bo nie mam skina Herobrina, może sobie kiedyś kupię. Dobra, to zaczynamy nagrywać filmik. No, zaczynamy nagrywać życie Herobrina. Okej, no to jestem sobie tutaj taki, jakby powiedzieć, czarodziejem. No i słyszałem, że można jakoś wskrzesić Herobrina tym krzesiwem. Zapalniczką można. No i trzeba najpierw znaleźć jego dom. Ale mam z tym problem. Ale... Czekajcie, przecież umiem się, jeszcze jestem czarodziejem od teleportacji, no to się teleportujemy do jego domu. Okej, tylko gdzie mam tą perłę? Okej, mam już perłę i jak tylko powiem, gdzie chcę się przeteleportować, to mnie tam przeteleportuje. Dobra, chciałbym się przeteleportować do domu Herobrina. O, już jestem, teraz sobie schowam tylko tutaj tą perłę. I wchodzimy do domu tego Herobrina i szybko uciekamy stąd, bo może mnie zabić. No, może mnie wtedy zabić. No to szybko, powolutku. I uciekamy. Jestem małym Herobrinem. O, i sobie tutaj trochę zniszczyłem domek, ale go naprawię. Czekajcie. O. No, jak mówiłem, jestem małym Herobrinem. Ktoś mnie wskrzesił. I teraz idziemy na przykład sobie rozrabiać. Dobra, to chodźmy może na górę, bo nie wiem, co tam mamy. Bo ktoś mnie wskrzesił. Nie wiem. Ktoś mnie wskrzesił, nie wiem w ogóle kto, ale na pewno ktoś i się bardzo z tego cieszę. Uuu, ale fajnie. Tutaj mamy? O, do spłukiwania wody. Mogę sobie w każdej chwili zrobić kubkę, czy się wysikać. Tutaj co my mamy? Moje plecaki. Ale chyba mi tylko jeden wystarczy. Nie wiem, kto mi tutaj tak urządził pięknie. O, a tutaj mogę się popatrzeć do lustra. Takiego fajnego lustra. Przemienię je na inne. To znaczy mniejsze. O, i mogę sobie tutaj umyć rączki, popatrzeć się do lustra w każdej chwili. Kiedy chciałbym się popatrzeć do lustra, czy coś tam blebleble. A tutaj co mamy? Chyba wyjście na dach, czy co to? Jak ja mam tutaj fajnie! No, nie wiem. Musimy... Czekajcie. Chcę zaczarować, żeby było noc. Tylko potrzebny mi magiczny kijek. Okej. Skądś go wytrzasnąłem. No i teraz... Wyczarujemy noc. Dobrze. Raz, dwa, trzy. O! Jest noc. Ja dlatego tą noc wyczarowałem, bo chciałbym się przespać, bo na pewno na drugi dzień wrosnę czy coś. Nie wiem. Schowam sobie to może już do mojego plecaka. O, tu jakąś enderperłę dostałem. Ale... A nie, przecież chyba... A nie, chwila. A nie, nie jest mi potrzebna. Okej, to na którym by sobie łóżku dziś spać? Może na czarnym. Dobra. To dobranoc. Co ja robię? Jak się fajnie spało. O, i urosłem. Miałem rację, że urosnę. No, chyba muszę tutaj iść na chwilę
No, na kropek, bo mi się chce zrobić kupy. Okej, siedzę już tu od wielu godzin i nic jeszcze mi nie wyszło. O! O! Już mi wyszło, mogę spukać. Okej. Bo teraz... Nie wiem. Porobimy sobie może jakieś żarciki. Okej, to chodźmy. Tylko chwila, ja słyszałem skądś, bo obudziłem się w nocy i słyszałem jakąś rozmowę jakichś dwóch villagerów, że ktoś wskrzesił mnie i że ja mogę się też teleportować. No to spróbujmy. Okej, chciałbym się przeteleportować do wioski. No to teleportujemy się. Okej, jestem w jakiejś opuszczonej wiosce, ale to nic. Tutaj jest jakiś różowy dywan czy coś. O, tutaj jakiś stół. Można sobie usiąść. Co tu się stało z tym krzesłem? Chyba ja to zniszczyłem. Chyba ja. No to ja. O, może być. Dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, czy coś jest. I tam jest więzienie. Przeteleportuję się do niego. No, przeteleportowałem się. I którędy tu się wchodzi? O, tutaj się chyba wchodzi. Pyk. A tu co to jest? O co chodzi? Po co to? A chwila, chwila. Może to jest do tego. Teraz to tutaj schowam. I tutaj ktoś sobie zrobił taką kabinkę, a tutaj ma do tego wyjście takie fajne, a tutaj może sobie jeszcze wyjść, tutaj ma jakieś krzesełko. Okej, to idźmy dalej. Okej, schowam to. A tutaj co mam? O, tutaj jest dla więźniów. Nie wiem, czy więźniowie, czy znaczy policjanci wiedzą, ale oni tu mają wentylator. Więźniowie mogą stąd wyjść. Tutaj mają nic. A tu? O, ubrania. Ubrania mają. Okej, no to czekajcie, co tam jest? A, jakieś coś. Okej, wychodzimy stąd. I ja już chyba wracam do domu, bo... A nie, przecież mogę przeteleportować. Dobra, teleportuję się. Raz, dwa, trzy. No i jestem w domku. Ja już chyba pójdę spać, bo się robi powoli późno. No to... Dobranoc. A nie, chwila. Wyczaruję noc. Żeby się szybciej trochę ściemniło. Tylko muszę wziąć moją magiczną pałeczkę. No to musimy pójść na pole. No, musimy wejść na dach. Nie, bo przecież nie wyjdziemy na pole, bo się nam nie chce. No mi się nie chce. Dobra. Raz, dwa, trzy. No i mamy noc. Możemy iść już sobie spać. Co to jest za... A wydawało mi się, że jest jakiś dziwny księżyc. Okej. Chowamy to. I dobranoc. Jaki jestem. Jaki jestem stary, jaki mam. Czekajcie, nie wiem. Czekajcie, ja się taki czuję stary. Zobaczę się do lustra. Czy nic mi się z włosami nie stało, czy mam dalej takie brązowe, czy mam siwe? Mam siwe włosy. Już jestem taki stary. O nie. O nie. O! Coś mnie skręca żołądek.
Muszę szybko iść. Muszę szybko iść do klopek. I ciśniemy. O, udało się. Jeszcze przybyło tej kupy. Chyba 64 będzie kup. Nie. Faktycznie, 64. Okej. Spukujemy wodę. Teraz idziemy na dół. Jak ja się starczuję. Nie wiem w ogóle, co się tutaj dzieje wokół mnie, bo jestem taki stary. A jak nie skręcają plecy. Spróbuję się jeszcze przeteleportować. O nie, już się nie umiem teleportować. No nic, muszę iść na nogach. Jak już powoli chodzę. O, a co to za bajka? Ciekawe. Przyciśnijmy ją. Znaczy przekręćmy nią. A! O, się dzieje. Ała! Au! 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 Au!